24:6 jest napisane w słowie właśnie Bożym, że diabeł mówi do Jezusa: daj mi pokon, a że dam mu tą władzę, że będzie tym królem i tak dalej, i miał tą władzę nad tym światem, została jemu przekazana diabłowi, szatanowi, nie? A Jezus mówi: idź precz, szatanie, nie zaprzeczył, że nie ma tej władzy. No ale w tej chwili szatan już jest zamknięty na 1000 lat. Chrystus daje nam służbę, tak jak on służy mocą swego Ojca. To chce być wielki, ma być cudą waszym. No, Mateusz 20:25-28. I teraz Chrystus daje nam służbę i to się już dzieje. 20, szatan zamknięty na 1000 lat. I 4 werset muszę czytać. I zobaczyłem trony z tym, którzy na nich siedzieli, dano władzę sądzenia. Tak zobaczyłem dusze tych, którzy stracono. Zaświadczenie o Jezusie i zamówienie o Bogu. Nie o prawdzie, nie świadkami Jehowy, tylko Jezusie. I Jezus jest Bogiem, 1 Jana 5:20. On jest tym Bogiem w życiu wiecznym. Ale świadkowie to jest ich przekład. I oni wszystko robią, żeby pozbawić Chrystusa ojcostwa, boskości. Dlatego skończą tak wyraźnie, tak system skończy. Dlatego ratujemy tych świadków. Bo oni są tacy niewinni, już wiadomo, ładnie ubrani. Nie przepinają, nie piją, nie palą na pokaz. Nie wiem, co tam prywatnie robią, nie? Ale tam różne rzeczy się dzieją, które byście nie chcieli wiedzieć na pewno. No, czyli ten gościu pierwszy zmartwychwstanie. Szczęśliwi i święci są wszyscy, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Takich nie dosięgnie druga śmierć. No, przeżył zagładę bezbożnych. No i teraz ktoś musi przeżyć ten koniec systemu rzeczy, ten koniec świata, czyli koniec kłamstwa. 2 Tesaloniczan 2:1-15. No i tutaj jeszcze raz, że ten fałszywy prorok, czyli zwierzę, czyli świadkowie Jehowy jako system, przestaną istnieć i zwierzę, czyli wiadomo, teraz znamy wersji, nie? Polityka, no, policja też ma dużo złego robi, bo na wszystko nagania to zło i tak dalej, te bezprawie. Ale dobrze, że jest to bezprawie, bo wycisną tych prawdziwych czcicieli. Jana 4:20-24. A fałszywych świadków Jehowy, no niech idą sobie do Ameryki, księża do Watykanu. A ten, co na ulicy głoszą właśnie, głoszą piekło i niebo, nie? Ci na ulicy co głoszą, nie? I chalają tam Jezusa na Golgocie, na tych krzyżach. No to nie chcą, idą do nieba. Piekło. A na ziemi nie chcecie żyć, bo Adam stracił ziemię. Nie niebo, nie piekło. Poszedł do piachu, do ziemi. I po śmierci jest tylko zmartwychwstanie, jak chcecie wiedzieć, a są 2 zmartwychwstania. I teraz Bogdan, Mateusz 10:8, uczulka. Z krzyżami was właśnie objawienie, 20:6, ale nie chcecie słuchać prawdy Chrystusowej, która przez nas przychodzi. Bo Chrystus przyszedł przez uczniów, bo jak szedł do nieba, Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, no to tak samo wrócił przez uczniów, którzy mają czyste serce. Mateusz 5:8, dla Chrystusowej prawdy. Jednego nauczyciela, Mateusz 23:8, jeden nauczyciel Chrystus. Możesz. Czyli tu mamy rodzina, rodzina jest najważniejsza i modlitwa do Syna. Syn Boży stał się Ojcem naszym. Ale tego nikt nie pojmie, bo wszyscy mają rodzinę, chore rodziny mają, zakłamane, cielesne i nie mogą tego pojąć, że jak tutaj świadkowie Jehowy powiedziałem, że Jezus się modlił do swego Ojca, do naszego dziadka, tak jego tata nie jest moim tatą, to na rodzinie, zdrowej rodzinie można pojąć boskość, plan zbawienia. To Chrystus modli się do swego Ojca jako Syn Boży na ziemi, ale jak był na ziemi, naucz się nas modlić. Nie mówi Ojcze mój, tylko Ojcze nasz. I Chrystus jest w niebie i teraz my się modlimy do Ojca, czyli Chrystus stał się naszym Ojcem. Ojcem prawdy. Ja, Jakuba 1:18, nas rodzi z prawdy Jego. Nie z wody, chrztów janowo-chrzcicielowych, wody i kranów z rzeki, tak Gołębiecki Krzysztof przeszedł od świadków Jehowy, iż Jehowa nie wymawia tego imienia firmy, tylko Pan Jezus.
czyli od podatków Pana Diabła ma i Jezusa. No Jezus, Maria dała mu Jezus, żeby nie Emanuel, bo by go Herod król uśmiercił, ale Emanuel wjechał jako król Izraela. Izajasza 7,14, Mateusz 1,23, Emanuel, Emanueli ci Bóg z nami, Rzymian 8 rozdział. Myślenie ciała nie pojmie prawdy Chrystusa, dopiero w duchu prawdy Chrystusowej, Jana 14,17-20, można się nie stać sierotą, bo mamy Ojca Prawdy, czyli Chrystus Król, Ojciec z nieba, Emanuel. A świadkowie mają Jehowę, firmę niewolnika mają, no i są zniewoleni, a nie chcą zborów Chrystusowych, bo nie ma zborów świadków Jehowy. Także błogosławimy Was. Błogosławimy.